Siema, z tej strony Huga, ty dzisiaj gra ze mną Mokry PTV. Siema. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w War Thunder. Dla przypomnienia powiem wam, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, może to uczynić korzystając z linku podanego w opisie pod filmem. No i okej, Mokry, z czym masz problem? Mam problem z wymienieniem nowego samolotu, starego samolotu na ty nowy. Masz trzy miejsca? Cztery miejsca. Teraz masz cztery, tak? No to przecież masz jedno miejsce wolne, to powinieneś tam kliknąć wtedy prawym, nie? I żeby sobie zmienić samolot. Prawym zmienić samolot. Aaaa. I ustaw tam samolot, który masz wolny. Czy ta rada cię usatysfakcjonowała? Tak, dziękuję bardzo. No widzisz. Wow, to mam A5, M4, Naval Fighter, Light Fighter. Lul, dobra, idziemy się napierdzielać. Dalej Japońcami. Teraz inny research mam, Ki-43. Dobra, wezmę Brytoli, bo jest razy 4 i mnie to tak ciągnie do tego, że sobie razy 4 zrobić. Dobra, to daj gotów. Daj gotów. Daj gotów, ale nie wiem jak teraz otworzyć ten... Na górze powinieneś mieć obok tych ludzi. A już mam, nie? już mam. Fuck yeah. Tajfun, dobra. Do boju, zobaczymy jak nas wyśle. Dawaj bitwę realistyczną. Realistyczną to mam jak sobie włączę w trakcie zwykłej bitwy ten kabinę pilota. Lol. No ale powiem ci, że ten, że jak na początku nagrywałem War Thundera, to nawet bardzo przyjemnie się grało na tym. Tylko w niektórych samolotach, w tych, których był jakoś w miarę konkretnie celownik zrobiony, nie? Zastanawiam się, dlaczego moja kamerka cały czas się świeci, tak jakby była włączona. Wiesz co, kiedyś jak miałem... No właśnie, kiedyś jak miałem kamerkę tutaj przy kompie, to zawsze się czułem tak, jakby mnie ktoś obserwował, jak się lampka świeciła w tej kamerce. Cały czas mi się świeci, tak jakbym właśnie nagrywał coś. Dobra, czekaj, Hurricane'a wezmę jedynkę, najsłabszy samolot powiedzmy. Próbuję nowy tam samolocik. Mam trzy myśliwce, dwa Hurricane'y, jeden lepszy, drugi słabszy i Spitfire'a jednego i właśnie bombowca. No widzisz, o ty tam. A ja jestem nowiutki w tej grze. Mokrutki, nowiutki. Mokrutki, no. To pamiętaj, lekkich bunkrów nie bij ze swoich działek, średnich czołgów ani lekkich, fuck, też nie bij. Koleś mi jakiś przed śmigłem przeleciał właśnie. Po prostu bij się z innymi samolotami. Najczęściej wiesz, jak lecisz pierwszy, a nie chcesz ginąć przez przypadek, przez rama, czy wiesz, przez zabicie pilota, to możesz zrobić sobie rundkę do tyłu i do przodu. Ja tak robię czasem. Nie chcę swojego potencjału strzeleckiego tracić przez ramerów. No, koleś leci z nazwą ramer, to wiesz, że większe prawdopodobieństwo, że on będzie w ciebie napieprzał, wiesz, że w ciebie wleci. Czy coś. Aha, ja już chciałem go właśnie napieprzać, a on już był zniszczony. I się rozbił właśnie. Dobra. A Mr. Shaky jest mój. Spitfire, dobra. Fuck. Za bardzo się rozpędziłem, przeciążenie. Pamiętaj, żebyś uważał na przeciążenia. Boże, ale w przeciążenia wpadłem. Nie mogę kolesia trafić cały dobra, czas. Będzie po mnie, bo... Nie dzieje. Bo nikt mi nie pomoże, widzę, a mam na ogonie Spitfire'a zapewne. Chyba, że mi ktoś pomoże jednak. Chociaż w to wątpię. Nikt ci nie pomoże, jesteś lamą. No koleś za mną leci, jakiś jeden się uwziął, widzę. Aha, dwóch naszych lata i go nie może zestrzelić. No naprawdę, jak ja tego nie lubię. Oj, mnie zestrzeli. Ha, a ja zestrzeliłem ten, za którym ty leciałeś. Hurricane? Ten cię zestrzelił, tak, ziomek? Zaraz go spróbuję. Hurricane, właśnie, dokładnie. Właśnie go sprzątnąłem. O, to ładnie. No to ładnie, koksie. Ja w tą grę cisnę. Ty prosie. O, ale Spitfire'a rozdupiłem. On też mnie rozdupił. Kurde, jeszcze mam na plecach jednego. Ale to jest jakimś SPD. SPD alarm. SPD alarm. To pamiętasz czego to? Power Rangers. Ej! Zryłeś. Ludzie mieli odgadnąć z czego to. Kurde, lotki mi nie działają. Podnieś się, samolocie, podnieś się, mówię do ciebie. Podnieś się.
jeszcze go zniszczę, Wildcata pieprzonego. Kurde, nie. Nie, bo ja spadnę, ja spadnę. A, dobra, samolot zniszczony, mogę się katapultować w takim razie, albo jeszcze nie. Jeszcze spróbuję zrobić rundkę. Może jeszcze do kogoś strzelę, raczej wątpię, ale ten łag we mnie wleci po prostu. Coś czuję. Nie wleciał, prawie. Może wlecę w samochód opancerzony. Jest! Nie, dobra. Samolot zniszczony. Mam trzy fragi. Jestem czwarty, a ty jesteś drugi. Ale fajnie sobie zrobił koleś maskowanie samolotu. Dobra, biorę Hurricane'a. Biorę teraz lepsze samoloty, nie? Najsłabszym zacząłem. Trzy fragi, najsłabszy samolot. Takie tam. Easy. Weź. Graj z takim prosem. Mógłbym na ciebie teraz wlecieć. O, ale byś dostał człowieku z góry, jakbym na ciebie wpadł. A ja właśnie prawie się rozbiłem o ziemię, jak sobie robiłem manewr. Spoko, spoko, dobra, atakujemy łagę. Kurde, ilu ich tu jest, nie, dobra, wlatuję w nich. Idę po Max Chico, Boku to Chico. Nie, Boku to Chico. Boku to... Boku no Chico jeszcze było też. Boku to Pico, Boku no Coco i Boku to Chico. Weź nie przypominaj o takich rzeczach, bo jeszcze ktoś to wygoogluje. Wygooglujcie Boku no Pico. Nie! Najlepsze anime na świecie. Ludzie, Hogarty, nie róbcie tego. Poleca, 2 na 10. Kapo. Żeby to chociażby 2 dostało. Dobra, frag jest. Tylko ja mnie będą gonić. Ja tu dam 10 na 10. No już mnie gonią. Daj! Zobaczymy, czy dasz. Czy taki cwany jesteś, nie? Nie dość, że mokry, to jeszcze cwany. Czy mokry, to jeszcze cwany. Ej, strzelam ziomka, nic się nie dzieje, no naprawdę. Dobra, raz. Blenheimem mnie goni, naprawdę. Będę miał przesranę, jak mnie Blenheim będzie gonił na tej wysokości. Sam sobie wezmę Blenheima i go zabiję zaraz. Chyba, że ja mam Buforta już w sumie. Lecę za kolesiem, no nie? Ktoś we mnie strzela. A fuck! Fak, wleciałem w niego przez przypadek. To znaczy go zabiłem, nie, i wleciałem w jego zwłoki. Jak słabo. Jak słabe można być. No ja mam Buforta. Dobra, biorę Spitfire'a, najlepszy mój myśliwy. Tylko dwa fragi zrobiłem teraz, mam tylko pięć. Ale ładnie koleś się rozwalił o ziemię, za którym goniłem. Boże, ale ja zryłem tego Spitfire'a, walnąłem jakieś gwiazdki, nie wiem czemu z lewej strony. No takie pięć. Pięć białych gwiazd, a po prawej dałem sobie, to jest chyba polski znaczek tego lotnictwa. Taki kwadrat, nie? Z czterema mniejszymi w środku. O, Hokady lecę. Aha. Lecę do ciebie, masz koło ciebie trzech ludzi. I właśnie będą chyba cię próbowali ściągnąć, czterek nawet. Trafienie? Pięciu. Sześciu. Co? Ich tu jest! Co? Ośmiu. Co? Oh my god! Czemu wszyscy się rzucają na Spitfire'a dobrego, który jest drugi w sumie w drużynie teraz? Mniejsz prędkość. Mniejsz prędkość, bo stracisz skrzydła. Nie wiem, ja atakuję ziomka. Fuck, już do mnie, strzelają. Trafienie w frajer. Fuck. No, ilu we mnie będzie jeszcze walić? No, ile ich tu jest? Wszyscy latają koło mnie. Jaka walka, lubię tę grę, naprawdę, World of Tanks się. Zagrałbyś World of Warplanes, to byś w ogóle mówił, że jak można zrobić taką słabą grę o samolotach. Co to mnie goniło? Aha, P-41, ja się nie dziwię, że ja tak dostałem. Tak się kończy, jak nie ma się asysty drużynowej. Normalnie, tak, więcej samolotów, ja zobaczyłem, jak wiesz, co mnie goniło, jak zginąłem przed chwilą. No. Taki sznurek samolotów za mną leciał. Za Hogatym wszyscy lecą, no. Ej, ja się palę, fuck. Też mnie spali. No, ja jestem teraz tylko 5 km nad ziemią ponad. Takie tam. Kurde, weź graj takimi słabymi samolotami, co nie można ich trafić. Wiesz, że ja nie mam tego, ja nie mogę strzelać z przodu tym samolotem, którym jestem. Tak? No bo mam tego, mam strzelca z tyłu, strzelca z przodu i dwóch pilotów. Do czego nie możesz strzelać z przodu? No bo mam strzelca. Ale on sam strzela. Z przodu. No tak, on sam strzela, ja nie mogę, w sensie, nie? Tylko to jest głupie, latasz. bo słabo dosyć strzela z przodu. I nie zawsze. A czyli w końcu latasz? To jest bombowiec, nie? A i tak w nim zlecę zaraz tych 5 km, już jestem 2,5. Lecę 800. Zaraz będę miał 900 na godzinę. Nie, dobra, lecę coś
bombardować, Boże. Myślałem, że się rozbije. Wywalone. Lecę na nich. Ale bym wpadł w tego gladiatora. Ale by było po nim, spróbuję mu bombę na łeb zrzucić na samolot. O, gladiator, jakie fajne nazwy w ogóle. No, słaby samolot. Niski tier. Lekki bunkier, ale go zaraz bombarduję. Lecę do ciebie. Ogaciątko. Dobra, leci bombka. Albo lecę na tego G4M1. Trafienie. Na Mastera G. Nie, ja ten samolot szybko stracę. Jednostka naziemna zniszczona. Nie lubię strasznie latać tymi bombowcami. One są może i mocne, ale o, właśnie lotkę straciłem. Stracę lotkę w takim samolocie i już mam lipę. Albo bez żadnej asysty, no. Jak ktoś mnie naparza mocnym działkiem, tak jak to się dzieje w tej chwili. No, znowu trzy samoloty za mną. Jak ja to po prostu uwielbiam. Ja, dlaczego możesz przytrzymywać lewy przycisk myszy, żeby ci strzelał cały czas? Jak lecisz za kimś? Lewy przycisk myszy? A czy jak strzelasz tak w kogoś, no nie? Jak lecisz za kimś? No, seriami. No to seriami, tak? No, tylko aha, czyli nie przytrzymujesz, czyli jest rozrzut w tej grze. No tak, nie przytrzymuję, okay. Bo też się zmienia ten celownik cały czas. Trzeba, w ogóle ja już zginąłem wszystkim, niestety. Mm-hmm. A ty? Ale jak ktoś stoi w miejscu, leci w miejscu. Ty jeszcze coś masz? Żyję, jeszcze lecę. Właśnie we mnie strzelają. Nie, no możesz próć wtedy, nie? Ale ja i tak wolę seriami, bo to jednak, wiesz, on może w każdej chwili zmienić pozycję, nie? Ale mi chodzi o to, czy po prostu jest rozrzut w tej grze. Rozrzut jako taki, kurde, no, nie powiem ci, teraz musiałbym sam sobie zobaczyć. Nie wydaje, że nie ma, ale teraz mi się ale nie opłaca się. Aha, okej. Boże, serio, Flying Boat H6K4. Jak to wygląda? To taka łódka, do której są przyczepione skrzydła wielkie, z czterema wirnikami. I kolesie są, jeden jest na rufie z działkiem. Ale Flying Boat... Ty, tak, to... ja nawet nie wiedziałem, że Flying Boat ma trzech tych gunnerów z tyłu. Tak? No, trzech z tyłu, jednego z przodu ma. I czterech chyba pilotów ogólnie. No ja już nie mam nic teraz, brak dostępnej załogi. Jakby tutaj zobaczyć następny gracz? Co, już nie masz tych no, samolotów? No ale chcę na przykład oglądać ciebie, no nie? No mnie nie ma, więc... Aha. Niestety, wiesz, ja mam tutaj tylko cztery, no i dosyć... no, nie lubię Bufortem grać w sumie. Więc to rozumiem. Jest tak słabo trochę. Ale możemy opuścić misję. I tak ona się zaraz skończy zapewne, z tego co widziałem. Może jakimiś innymi samolotami byś zagrał? Aha, innym krajem? Inną nacją, tak. Może jakąś inną? Okej, okay. No mam. Research has been completed. You have completed your research. Tak czytam sobie, kup, okej. Okay. Research, okej. Okay. Jest, okej. Nowy wtrysk paliwa. Wszystko kupię, kurde. Które mam wybrać? Choose your new research. Hurricane, okej. Research, tak. Prężarka czy wtrysk paliwa? Wygraliśmy to. Ale pytam wszystko się kupuj, co możesz. Dobra, no to... Zaraz zobaczymy, czekaj. Wszystko co możesz. Ale mogę jedną rzecz wybrać, rozumiesz? No ale ty nie masz chyba wyboru. W badaniach jest wybór, co nie wiem, ja lecę po kolei, więc wiesz. No... Zrobienie wszystkiego po prostu w samolotach. Okej, czyli badania. Może zagraj ruskimi. Może ci się spodobają ruskie samoloty. Nie, dobra, graj Japońcami lepiej. Ja zagram też Japońcami w takim razie. Dobra. Bierz Japońców i dawaj, będziemy robić normalnie. Będzie drugie Nagasaki, nie, bo to gotowe. By złe było. A Yoshi, gotowy. Będzie drugie Nagasaki, nie, kurde, bo bombki atomowe poszły. Czego nie będziesz Hiroshima? Bo Hiroshima dostała pierwsza. Nie, to będzie drugie Pearl Harbor zaraz. Oho, kurde. Dobra, Pearl Harbor. Pearl Harbor. Co ja tu mam? Ja mam Naval Fightera, Dive Bombera, Light Fightera i Fightera. No a co wszystko ja mam? Inne. A co ja mam? Życie. Wow. Halo, halo, mokry, zgłasza się tutaj Hogaty. Czy mamy pozwolenie na start? Masz pozwolenie na start.
Okej, okay, dobrze, baza. A5M4 wylatuje. Już ściągam spodnie. Bez odbioru? Bez odbioru. Czemu ściągasz spodnie? Możesz iść do boju. Zawsze mnie to zastanawiało, czemu przed każdą grą ściągasz spodnie. Bo lubię wpapać. Dobra, kij 10 widzę, kij 10. Ale ja bym cię strącił teraz. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty zostałeś? Pewnie czekam za tobą. Na ciebie. No widzę cię. Ja tak się patrzę, prawie. O nie, ochogatny. Oj, tak skręcił. Jaki fajny samolot. No leć pierwszy. Co, ten mój? No. Czemu? Bo wygląda tak trochę japońsko? Bo mam taki. Dobra, lecę. O fuck, za dużo ich, nie, spadam. Co ty robisz, będziesz w kółko latać? No latam za tobą. No lecisz pierwszy. Aha, okej. Okay. Przeloć w nich. On ma fajny celownik akurat, nie, w tym, w kabinie. O, ten F coś tam chce dostać chyba. O, już nie żyje. Wleciał w niego. P3. Albo coś bliżej ziemi może jednak. Ja P3 strzelam. Ale ty masz, ile ty jesteś metrów od niego, że do niego w ogóle masz bicie? O, teraz mam bicie. Raz już trafiłem w niego. Okej. Okay. Coś do mnie strzela z tyłu. Aha, okej. Okay. Aha! Wleciał we mnie i nie wiem, czy to on mnie... To od nich wleciał koleś we mnie, czy... Nie mam pojęcia. A widziałeś, jak to zrobił? No coś widziałem, jakieś wybuchy. No bo nie, lecę, a tu nagle jakiś większy dwa razy samolot we mnie wlatuje od tyłu, nie? I takie, what the fuck? Koga tego nie lubią. Koga tego lubią backdoorować. To ja ci ostatnio mówiłem, że lubisz backdoory. Czyli to, wow. To Radek. To backdoor. Down, ekspert, ty, no, 2T. Patrz, mam na nim celownik i strzelam, no nie? Nic się nie dzieje. O, trafienie, dobra, jest jedno trafienie. Wiesz o tym, że powinien strzelać do przodu trochę niż masz celownik? Tak? No. Co? Dobra, ej, koleś na spadochronie. No, no. Wziął sobie, wyleciał. O, a można w takiego wlecieć? Nie. A, to szkoda. Fajne. Boże, jak ja mam słabe samoloty na tych Japońcach. Nic mu nie robię. Kompletnie. Wow. Kompletnie nic mu nie robię. Wow. Zaraz z niego wlecę. Będę jak oni. No bo ja mam tylko KM-y, Boże, KM-y to ja mam na najsłabszym samolocie ruskim moim, drugopoziomowym. Mam KM-y. Drugopoziomowym starym, teraz ma pierwszy poziom. I tak jest lepszy od tego japońskiego. Ścierwa. Ścierwo. Ścierwo, ty jesteś ścierwo. Chyba ty. Weź naciśnij szybko Q. I E. Patrz, jakie triki, nie? No. Ale ja już o tym wiedziałem. Ja już raz grałem w tą grę. Raz. Jak tak, to okej. Wiesz, że masz AK-9T za sobą za chwilę? Tak? A, już nie. A może jednak? Ja szukam ludzi właśnie do bicia, no i jakiś... Lata tu taki z pomarańczową tą. O, właśnie. To znaczy, boże, z różową. To było fioletowe. Różowe. Chyba lepiej wiem, jaki jest twój ulubiony. Jak wszyscy mnie napierdzielają. Lecę w ciebie. Lecę w ciebie. Lecę w ciebie. Nie. Wlecę w ciebie. Nie, nie wlecisz we mnie, bo sam się rozbije. Ty coś jest za nami, bo coś do mnie strzela. Nie wleciałeś we mnie. Czemu ty nie mówisz, że ktoś za nami był? Ale ja się rozbiłem. Bo nie chciałem, żebyś we mnie wleciał. Serio? No. Wow. Mam jeszcze 3 samoloty, spoko. Ki-4-3-2. Dawaj, no Ki-4-3-2. Widziałem swój samolot z tą, z grafiką, laską. Na przodzie, po prawej. To jest moc. Tak, dobre. Dobra, biorę tak. Słowo cię słyszę teraz. Okej. Okay. O, dobrze cię słyszę. No. Że mi to było ostatni raz, że mnie słabo słyszysz. No, okay. Ja lecę teraz Hayabusą. Lecę Hayabusa. Hayabusa, a taka ciekawostka.
Taka ciekawostka, że ojciec Neo Filipa Neo Kubskiego ze Złotej Piątki z CS-a ma nick Hayabusa. No właśnie. Jak samolot japoński, już wiadomo od kogo zgapił. Nie wiem, co ty mówisz do mnie, ja nie rozumiem. Nie wiesz, to jest Filip Neo Kubski, weź się wstydź. Nie wiem, kto to jest. Weź i wyjdź i się wstydź. Sylo by wiedział, bo grał w CS-a 1.6. No Złota Piątka, najlepsza, koleś z najlepszej drużyny polskiej w CS-a. Koleś we mnie wleciał, nie urwał mi skrzydła. Ha, frajer. No, lol. Zostałem tylko krytycznie uszkodzony i mi spalili mnie. Takie słabe samoloty to ja miałem ostatnio, nie wiem czym ja latałem, że miałem takie słabe samoloty, niczym. Ej, rozwalili mnie w sekundę. Został mi ostatni samolot, no mnie też. Jak ja panie lecę, jak się panie obracam. A ja się dziwię, no tak, jedynkami. Nie mam samolotu, widzisz mój samolot? Widzę, że coś się pali. O, wyskoczyłeś przynajmniej. No. Mam dobry samolot, najlepszy z tych, którymi latałem do tej pory. Wiesz co zrobię? Wyskoczę może. Przynajmniej mnie nie zabiją. No. Ej, ciekawe czy mogę wodować tym samolotem, skoro mam takie jebutne coś, że niby mógłbym wodować. A gdzie się chowa ten? A nie, nie ma tego. Podnosi, no ale no, ty nie możesz na tych samolotach. No, masz właśnie. Tak słabe, a nie, no bo o to chodzi, że masz taki samolot tym, którymi nie możesz. No wiem, widzę, że nie mogę. Właśnie się chyba sobie kpicie, że ja polecę sam pierwszy. Lecę do ciebie, Hogaty. Ten ma przynajmniej lepsze działko, szkoda, że ma te jebutne takie te do lądowania na wodzie, nie? Jak przelecę dropa. Cię. Spróbuj szczęścia. Przelecę cię ostro. Zaraz zobaczysz. Myślisz, że Turet nie będzie bronił przed backdoorem? Zbackdooruję cię w powietrzu. Samolot zniszczony jest! Kamikadze robię! Jaram się tym, nie? No ja po prostu. Jeszcze nie, jeszcze pilot chwilę wytrzyma, nie, dobra. Wyskoczył. Zjarali mi samolot, ale zniszczyłem przynajmniej kogoś. W końcu kogoś zniszczyłem, aż wejdę i mokry jest. Jestem na tobie mokry. Widzę jak ci idzie. Świetnie. Asysta plus 13. Ej, plus 100. Dawaj. Yeah. Halo, halo, baza, straciliśmy wszystkie samoloty. Jesteś naszym ostatnim asem w rękawie. Jedynym tak naprawdę. Rozwalić. Masz za zadanie zniszczyć łaga. Leciał we mnie. Okej. Tak, byłeś bardzo dobrym kamikadze. Świetnie, wszystko fajnie, pięknie. Ale jeszcze mam umieraj. Samolot. O, mokry jeszcze ma. Premium, coś. Premium. Aż zaraz zobaczymy, co ty masz. Coś premium pewnie, czego ja nie wziąłem jedno, po prostu. Za jeden punkt premium się aha, kupowało go. Lol. Taki tego nie wziąłem pisało. Nawet. Pff. Mokry. Hagiri. Ale on fajnie wygląda. Żebyś nie wypadł. Lecę do góry nogami. Yeah. W ogóle masz dobre pasy, nie? Bezpieczeństwa. Że nie wylatujesz z kabiny otwartej. Lecąc dobrze do góry nogami. No, lecę takie do góry tam. Nogami. Dobrze. Halo, halo, mokry, mamy dla ciebie nowy cel. Nowym celem jest zabicie Ła5 z Turk Teamu. Czy Ła5? Przyjąłeś zlecenie? Ła5? Właśnie za nim lecę. Okej. Daliśmy ci nowe uzbrojenie, najsłabsze działko jakie mieliśmy. Próbuj go zniszczyć. Dobra, masz szansę, jest blisko. Próbuj. Ej, dobrze! What the fuck, just happened? Ja widziałem tylko twój pocisk, taki słaby pocisk wyleciał. On w ciebie strzelił, rozwalił ci skrzydło od razu. Od razu jednym strzałem na hita mnie ściągnął. To jest właśnie różnica poziomów samolotów niektórych. Ej, nie, ale tu miało być takie poziomy jak moje. Ej, ja nie gram z Hogatem. Hogat jest za do... Nie, Hogaty mnie tutaj niszczy. Dobra, opuść misję, tak? Okej, okay, dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grałem mokry PTV z kanału Pograjmy TV Polska. Yeah, wbijajcie na mój kanał, na nasz kanał. Dokładnie, wbijajcie do nich na kanał. Dzięki za oglądanie i na razie. Na razie.